Chciałam Państwu dzisiaj bardzo serdecznie polecić film Marzec 68. To jest film, który świetnie Wam się sprawdzi nie tylko przy okazji lekcji historii, ale również na przykład języka polskiego, lekcji wychowawczych czy wiedzy o społeczeństwie. Przez pryzmat historii młodych ludzi, studentów, studentek, pierwszej miłości młodzieńczej obserwujemy wielką historię, wielką i trudną historię. I to pozwala młodemu człowiekowi zrozumieć tym bardziej, jak ta historia wpływa na losy zwykłych ludzi, wyciągnąć takie wnioski, co możemy robić, aby też w przyszłości tych błędów w przeszłości nie powtarzać. To będzie świetny pretekst do rozmów nie tylko o mechanizmach politycznych, ale również chociażby o takich zjawiskach jak antysemityzm, ksenofobia czy rasizm, ponieważ w tym filmie mamy bardzo wyraźne potępienie tego typu postaw, co myślę, że szczególnie w dzisiejszych czasach jest nam bardzo wszystkim potrzebne. Oczywiście tematyka funkcjonowania cenzury czy mediów, chociażby do poruszenia w kwestii edukacji medialnej, sprawdzi się również świetnie. Także inspiracji, możliwości do pracy z tym filmem jest naprawdę dużo. Myślę, że młody człowiek dzięki historii, no właśnie swoich rówieśników potencjalnie, tym bardziej zrozumie, że historię po prostu warto się uczyć i wyciągać z niej wnioski. Już sam tytuł Marzec 68 sugeruje, że film Krzysztofa Langa bardzo dobrze nadawałby się do omówienia go na lekcji historii. Ale warto też zwrócić uwagę na czysto polonistyczne aspekty tego filmu. Między innymi na motyw zakazanej miłości, który dotyczy pary głównych bohaterów filmu, a który pojawia się przecież w historii literatury i kultury w ogóle, w zasadzie od starożytności do dziś, wpisując ten film w taki kontekst, również bardzo ciekawie by się go omawiało. Ponadto w filmie dość dobrze wyeksponowano zagadnienie korespondencji sztuk. Od teatru, poprzez literaturę, aż do muzyki. I są to takie aspekty filmu, które bardzo dobrze ze sobą współgrają, przez co film jest bardzo spójny, a do tego ciekawy pod względem artystycznym. Myślę, że jest to film, który świetnie nada się do tego, by mówić o tym trudnym momencie polskiej historii z młodzieżą, ponieważ w głównych rolach on osadza właśnie młodych bohaterów, z którymi uczniowie będą mogli się bardzo łatwo utożsamić. A po drugie, jest to film uczciwy historycznie, unikający takich niekorzystnych klisz czy politycznych wycieczek do czasów współczesnych, które w fabułach na ten temat niekiedy się pojawiają. Dlatego myślę, że on się bardzo dobrze nada, by o tym trudnym momencie polskiej historii porozmawiać z młodymi ludźmi. Dlatego serdecznie Państwa zapraszam do tego, by Marzec 68 stał się tematem Waszej lekcji.